Witam Was bardzo serdecznie po tej długiej majówce. Mamy 7 maja, godzina 8:15, no i zaczynamy nasz webinar. Zacznijmy od sytuacji na wykresie w skali tygodniowej. Jak widzicie, tutaj na pokazanym wykresie generalnie to nic wielkiego się nie dzieje. Możemy śmiało i bardzo precyzyjnie wyrysować formację price action spadkową, tak, i ten poziom, o którym już mówiliśmy w zasadzie w marcu i na początku marca, tak dalej, wszystko jest w toku. Co nam daje takie spojrzenie na rynek? Przede wszystkim w szerszej perspektywie miejsce logiczne do obrony, tak, czyli tak jak już też już mówiliśmy o tym w marcu, póki nie wybijemy poziomu 2378, nie możemy mówić o jakimś tam mocniejszym wejściu we wzrosty. To, co jeszcze o czym należy pamiętać, to ta formacja Gartleyowska. W kolorze niebieskim zaznaczam, tak, czyli ten nasz piękny Gartley. Znacie i to, co już Wam mówiliśmy, że jest to formacja zwrotna, raczej jest tak jest interpretowana. I tego się trzymamy, tak? Aczkolwiek nie będziemy się przy tym mocno upierać. Bardzo fajnie to zafunkcjonowało. Ponad 80 punktów zostało zrobionych. Aczkolwiek wydaje mi się, że potencjał tej formacji i sytuacja, która, znaczy tak, długość tego tworzenia się tego gartleja zasługuje na to, żeby jednak tych punktów jeszcze troszeczkę więcej zrobić. Kolejny slajd to jest nadal WIG20 w skali tygodniowej i tutaj jeszcze zaznaczyłem Wam na wykresie liniowym, tak? Czyli to samo, tylko wykres liniowy, tak? Dla których osób, którym mogłoby się wydawać, że te oznaczenie higher high, higher low, lower high, lower low i lower high i cała ta sekwencja mogłaby się wydawać nieco naciągana. Zwróćcie uwagę, że na wykresie liniowym również widać to bardzo wyraźnie i widać tą konsekwencję ostatniego ruchu, tak? Czyli ten zjazd ponad 200 punktów. Zwróć uwagę, że tutaj byłoby tak de facto bez żadnej korekty. Oczywiście patrząc w skali tygodniowej, tak? Czyli szeroki obraz rynku na razie zachęcająco nie wygląda. Ale teraz to, co już, jak to się mówi, idziemy za ciosem, czyli ta płynność. Przechodzimy na wykres w skali dziennej i tutaj już troszeczkę coś innego widzimy. O tym Gartleju już Wam mówiłem wielokrotnie, a więc nie będę się na niego już więcej tutaj rozwodził jego temat. Aczkolwiek spójrzmy teraz na troszeczkę krótszą skalę, czyli tą skalę dzienną i co tutaj widzimy. Zwróć uwagę, że idąc konsekwentnie za Gartlejem, trzeba się spodziewać zwrotu na rynku. Ja wychodzę z założenia takiego, że to wszystko jest zawsze wyrysowywane przez rynek. Nigdy nie ma, znaczy zdarzają się sytuacje, że rynek wzrośnie po 200, 300, 400, 500 punktów bez żadnego sygnału, takiego wynikającego z analizy technicznej, tak, że po prostu nie ma żadnego podwójnego dna albo głowy z ramionami odwróconej, tylko po prostu sobie w pionie rośnie do góry. Zdarzają się takie sytuacje, ale są one zdecydowanie bardziej rzadsze niż moment, kiedy rynek sygnalizuje nam to, co zamierza zrobić. I w tym wypadku, tak jak już Wam mówiłem podczas webinaru z 30 kwietnia, to co rozmawialiśmy, tak? Tutaj jeszcze tych trzech świeczek nie było i mówiłem Wam, że możemy jeszcze podrosnąć, nie wiem, 20 punktów, możemy od razu. I robimy korektę w dół. I potem pokazałem Wam, że ciągnę Fibonacciego i tyle, bo tak de facto to nic więcej nie można wyrysować. No, czym się będziemy wspierać? Będziemy starać się wyliczyć falę według teorii Eliota, czy będziemy szukać jakiejś harmoniczności, czy cokolwiek. W mojej ocenie to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby szukać różnych tam sytuacji, typu właśnie harmoniczność, czy cokolwiek, bo jeszcze mamy za mało elementów. I tutaj w tym momencie chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, bo
Też pod moim ostatnim wpisem pojawiło się pytanie, to jakich wzrostów ja się spodziewam. Na ten moment jednak mimo wszystko jeszcze ciężko jest to stwierdzić, bo zwyczajnie mamy za mało elementów, którym można byłoby się posłużyć przy tego typu znaczy prognozie, tak? A więc tutaj zwyczajnie, i tutaj namawiam wszystkich do cierpliwości, że wyrysować sobie fibonkę i czekać, tak? 0,618 mamy już o grosz, może to być 0,786, 0,886, nie wiem, dlatego czekam. Nawet jeśli dotknie tego poziomu, to tak jak już wam to sygnał, zawsze powtarzaliśmy, musi być formacja zwrotna, a dopiero potem myślimy o zajmowaniu pozycji, a nigdy, że aha, dotknęło poziomu, to już kupuję z krótkim stopem, bo zazwyczaj takie zachowania prowadzą tylko do delikatnych, ale mimo wszystko strat. A więc na wykresie dziennym wiele o tym nie możemy powiedzieć, bo zwyczajnie czekamy na to, w którym z tych momentów rynek się zatrzyma. Czy 0,618, czy coś głębiej. Też nie wykluczam wybicia, tak, tego poziomu 2163. Tutaj jeszcze daję sobie zawsze te 5 punkcików takiego, nazwijmy to, takiej rezerwy dla rynku, także dopuszczam taką możliwość, bo zwyczajnie w świecie to, co już też wam powtarzaliśmy, także wielu inwestorów będzie widzi ten poziom i też ci chciwi mogą robić coś takiego, że w momentach, kiedy tutaj to rosło, podkupywali, potem w momencie, kiedy to spada, jeszcze bardziej kupują, tak, uśredniając cenę albo licząc na to, że już teraz to będzie tylko lepiej. Też pamiętajcie o jednej rzeczy. Zawsze przed świtem jest najciemniej, tak? Jest taka fajna zasada i tak samo jest na giełdzie. To nie jest tak, że dzisiaj, zresztą tak, dzisiaj jest bombardowanie z tytułu tej Francji i tak dalej i wszyscy są, nie wiem, zaskoczeni, zasmuceni, nie wiem jak to nazwać i od razu rynki zaczynają spadać, aczkolwiek tego należy się spodziewać w momencie, kiedy mówimy o wzrostach, tak, w mediach, że no, nikt nam nie zapłaci za to, co już w mediach powiedzieli, za to, co gdzieś napisali. A więc patrzcie logicznie na wykresy. Ja pracuję z wykresami i wykres mi wszystko powie, tak? Określi mi siłę tego ruchu i z tej krótkiej analizy już będzie można wnioskować, co dalej się będzie działo na rynku. A więc już podsumowując ten wykres w skali dziennej, czekamy, aż na jakimś poziomie ten rynek się zatrzyma, poziomie Fibonacciego. No i chyba, że wybije minimum, to trzeba obserwować, co tam się rysuje, w jaki sposób to zostało wybite. Aczkolwiek ja powiem, przyznam się szczerze, że się nie spodziewam takiej sytuacji. I teraz jeszcze tutaj spojrzenie na wykres EWW20 w skali godzinowej. Lubię takie robić też sobie analizy na tych wykresach, bo przede wszystkim tutaj interesowały mnie dwie rzeczy. Jeszcze chciałem wam wspomnieć o jednej kwestii tutaj, o tej formacji też wyrysowanej na stronie i zaznaczonej od razu, jak się tylko wytworzyła na stronie naszej sakiewki, czyli tutaj 1, 2, 3 i wybicie, tak, w miejscu z czwóreczki, tak, od razu to zostało wyrysowane i pokazane na stronie naszej sakiewki, ruch był zrealizowany, punkty zdobyte, a więc wszystko ładnie, pięknie, ale też zastanawiało mnie, czy ten moment, ten spadkowy moment, czyli ten zjazd od 2250 do 2200, czy można było go wyhaczyć, tak jakoś logicznie, tak, bo objęcie Bessy, większość inwestorów zna, tak, tu mamy objęcie Bessy, które pięknie zafunkcjonowało, ale tutaj moglibyśmy się upierać nad objęciem Bessy, tu oczywiście moglibyśmy się upierać nad objęciem Bessy i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze parę elementów takich można byłoby się spostrzegać, a więc de facto bardzo osłabia to i nie staje się to wiarygodnym sygnałem w momencie, kiedy tych sygnałów już było 3 czy 4. Oczywiście według zasady ruletki, w której wiadomo, że za następnym razem zwiększa się prawdopodobieństwo trafienia,
to można tak do tego podchodzić, aczkolwiek po czterech czy pięciu momentach, w których człowiek by się zapakował w wyniku objęciu bessy i zawsze byłby stopowany przez rynek, to myślę, że za tym szóstym razem mógłby już zrezygnować. Ale co ja tutaj dostrzegam? Piękną formację szarka. Szarka, o którym już Wam często mówiliśmy, pięknie zagrał w wolumen, fajnie zasygnalizowana sytuacja, bardzo, bardzo fajnie, bo relatywnie zmniejszyły się stopy, czyli limit stop. Bardzo ładnie można było to rozegrać. Ja osobiście tej akurat sytuacji nie wykorzystałem na rynku, bo zwyczajnie mnie nie było, tak? Majówka w toku, to się wydarzyło, zdaje się, 2 maja, a więc po prostu w trakcie wypoczynku, a więc nie ma co, ale jak to się mówi, nie ma co płakać na rozlanym mlekiem. I cóż mogę wam więcej powiedzieć? No i tak samo, ta sama sytuacja co z wykresu w skali dziennej, tak, czyli rozciągnięty Fibonacci, najprostsza metodologia, jaką można sobie wyobrazić i czekać, po prostu czekać, co będzie nam się rysowało. Zwróćcie uwagę tutaj to, co wam mówiłem na początku, że rynek zawsze, a przynajmniej w większości logicznych sytuacji, stara nam się pokazać swój ruch. Stara się pokazać nam własne zamiary. I właśnie na to czekajmy. Właśnie to opierajmy nasze analizy. I wszystko. Jeśli nic się nie rysuje, tak, nie jesteśmy w stanie coś zobaczyć, w sensie takim, że nie jesteśmy w stanie określić, dlaczego coś się wydarzyło, to po prostu darujemy sobie taki ruch. Pamiętajcie, że jak w momencie, kiedy się decydujemy na pozycję, no to musi być ustalone miejsce wejścia w pozycję, ale też logiczny stop. To nie tak, że wchodzimy i a może jakoś to będzie. Bo zazwyczaj, jak ktoś mówi jakoś to będzie, to zazwyczaj jest źle. A więc tutaj tak samo. Czego się spodziewałem po rynku? Może jeszcze zjechać oczywiście do jakiegoś tam poziomu. Nawet te poziomy sobie, tak powiem wam szczerze, w skrycie przygotowałem, na jakich poziomach będę rynku wyczekiwał i już wam mogę zaraz to powiedzieć. Bardzo prosto. 2196, 2190, 2182 lub 2173. Tak, to są poziomy, na których spodziewam się rynku, że coś tam się będzie działo i tyle. Po prostu cierpliwie czekam. Czy od razu będę zajmował pozycję? Zależy od formacji, jaka nam się wyrysuje na skali godzinowej, ale przede wszystkim to będzie też uzależnione od tego, znaczy to będzie też związane z tym, że taką pozycję nie będę otwierał jako z dużym kapitałem, tylko jako formację w formie spekulacyjnej, tak? Czyli 1, 2, 3 kontrakty na luzaczku, bez żadnego spinania się, bo zdaję sobie sprawę, że może rynek się trochę pokołysać. A więc na spokojnie pamiętajcie o hierarchii ważności, tak? Przede wszystkim na wykresie w skali godzin dziennej powinno nam się coś fajnego wyrysować, a dopiero potem możemy patrzeć na skalę godzinową, nigdy na odwrót. I to by było w mojej ocenie na ten moment wszystko. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście można je będzie zadać po prezentacji Mariusza. Jeśli Wam się później coś przypomni czy coś, to oczywiście tu jest mail do mnie, można też pisać. I cóż, na ten moment z mojej strony to wszystko. Oddaję głos Mariuszowi. Dziękuję bardzo.